panowie i panie, przyszła moda na czytanie. Dzisiaj wszystkich bez wyjątku, codziennie od piątku do piątku, do czytania zachęcamy. Kiermasz książek zaczynamy. Wielkie otwarcie stragany baje. Zobaczcie, co się u nas sprzedaje. Bajki i baśnie z pirackiej skrzyni. Bajki w pudełkach oraz w koszyku. Te są w butelkach, a te w słoiku. Są bajki w prostu i bajki w rostu, a nawet bajki na katyku. Taką bajkę można jak lizaka lizać, albo można jak pierwszy odgrywać. Można pić jak lemoniada z flaszki lub schrupać jak słone pistaszki. Kto tej bajki dziś skosztuje, z pewnością nie pożałuje. I na przykład wyobraźni przyniesie się do pięknej bajki. Będzie czulemno lub czarno się. A może smokiem lub zejmie się z sieciem. Zanim dziecko słodko zacznie, czytaj dusze z fajem bajki. Dla chłopców małych i dużych, historie niesamowitych podróży. Wolisz lokalne opowiadania, kup polskie legendy i ludowe podania. Kupujcie powieści oraz nowele, w moim wózku książek wiele. Ja mam piękne poematy, wierszy, pieśni, zbiór bogaty. Wiosną, zimą oraz latem sprzedaję wszystko, wstępnym rabatem. Szukasz czarnych inspiracji? Potrzebujesz natchnienia? Piękny scenariusz idealnego przedstawienia. Zobacz, drogi przyjacielu, aktorów dziś tu przybyło wielu. Być aktorem piękna sprawa, za odwagę dzieli się brawa, lecz na większe brawa sobie zasłużycie, gdy się z książką na zawsze zaprzyjaźnicie. Książki to nasi najlepsi przyjaciele, my zdradzą, nie śmieją, a nauczą wiele. Książki to przygody, podróże i obrazy. Ten, kto czyta książki, nie żyje dwa razy. Posłuchaj, koleżanko, kolego, posłuchaj. Czytanie jest dla głowy.